Szanowni Państwo dzisiaj w rozmowach z kulturą moim i Państwa gościem jest pan mecenas Lechobara, moje uszanowanie panie mecenasie. witam. Tak szef kancelarii radców prawnych i adwokatów Lechobara i współpracownicy. Sama kancelaria w roku 2020 została wyróżniona w rankingu kancelarii prawnych Rzeczpospolitej. A sam pan mecenas y, otrzymał specjalne wyróżnienie radcy prawnego w gronie 10 prawników liderów zmian po roku 89 przez redakcję Rzeczy, Rzeczypospolitej w 18 roku. Panie mecenasie napisał pan tak. Założonej przeze mnie w 1997 roku kancelarii i ludziom jej tworzącym przyświeca jedna zasada, pasja do prawa. Problemy naszych klientów traktujemy jako wyzwanie. Nie jako trudności. Panie mecenasie, no to właśnie wyróżnia, wyróżnia pańską kancelarię od innych kancelarii. O panu się mówi jako o sobie adwokat od przegranych spraw, czyli od niemożliwego tak naprawdę. Takich spraw było naprawdę bardzo, bardzo wiele, których pan się podejmował, gdzie... Pan, jak powiedział, że porusza mnie ludzka krzywda. Pan zawsze stał po stronie ludzi skrzywdzonych, mało tego, w sprawach, gdzie jednostka musiała się zderzać z, potężnym, z potężną ścianą, z pewnym molochem, czy to instytucjonalnym, czy, czy jakimkolwiek innym, pan stawał w obronie tych osób, w obronie tych pewnych idei. Było ich bardzo dużo. Wyzysk w dyskontach biedronki, e, roszczenia późnych przesiedleńców, e, sprawa komorników, którzy e, z pracy dla sądów uczynili sobie e, proceder zarobkowy kosztem, kosztem biednych ludzi, e, skuteczna pomoc osobom e, poszkowanym przez e, firmy lichwiarskie, c, e, czy też walka z kłamliwymi stwierdzeniami. W zagranicznych mediach określającymi obozy koncentracyjne. Można byłoby tego bardzo, bardzo wiele wymieniać. Panie mecenasie, skąd taka miłość do, do prawa i tyle energii, żeby wykonywać taki ciężki zawód? Nie chciałbym używać zniosłych słów, ale sam, a przede wszystkim tych, którzy do nas przychodzą jeszcze na studiach studentów kończących wydział prawa, potem Pracownicy kancelarii, potem aplikanci, a potem w końcu radcowie lub adwokaci. Osobom tym staram się jakieś przekazać yy, taką pewną ideę, że jednak to nie jest taka zwykła praca zawodowa, że jest to jakaś misja, bo prawo powstało w ogóle jako coś, jako narzędzie, które ma ograniczać możliwości które mają silniejsi wobec słabych. I w związku z tym my w służbie tego prawa mamy spowodować, żeby te stosunki między silnym, wyzyskującym a wyzyskiwanym, między krzywdzicielem a pokrzywdzonym, no i w różnych takich sytuacjach, żeby to prawo rzeczywiście zaczęło żyć i wyrównywało ich szanse. Najlepiej przed sądem, którym miałby pokazać, że, że jednak są to strony równe i oczekuje na wyrok. A więc jest to jakaś misja. I zawsze mówiłem, że mamy do wyboru gdzieś taki wybór, gdy kończy studia prawnicze, istnieje takie, albo wybieramy tą misję, ona nie przynosi początkowo satysfakcji tej, która czasem się wiąże z kończeniem studiów, a więc dużych pieniędzy ale przynosi dużo satysfakcji w postaci, no, jakiejś satysfakcji poprzez to, że ktoś podziękuje, że zwyciężyłem, że komuś pomogłem. Albo jest alternatywa, zapomnijmy o tym, po to, żeśmy kończyli studia, bo chcemy zarabiać pieniędzy, no i wtedy idziemy szybko po te pieniądze i czasem dochodzimy, że najlepsze pieniądze to są jednak w mafii w grupach przestępczych. Oczywiście jest tam też ryzyko, bo można, jak to przykłady od nas z, z korporacji naszych świadczy, że czasem i w bagażniku w końcu y, ten klient umieści swojego y, klient niezadowolony, umieści swojego y, mocodawcę, pełnomocnika, ale są na pewno duże pieniądze. Natomiast tutaj mówię, te pieniądze przyjdą. Jeżeli m, Ciebie rozpoznają, jeżeli będziesz y, zwyciężał, czy albo starał się zwyciężyć, bo to nie, nie zawsze musisz, ale pokażesz, że, że jesteś oddany sprawie, to ciebie zaczynają szanować. A ponieważ jest zakaz reklamy, to ta reklama, że tak powiem, przekazywana z ust do ust, mówi, oto jest człowiek, jemu można zaufać. Być może nie obdziera już pieniędzy już tak mocno, ale, ale, ale współczuje... Angażuje się i walczy. No i oto. To, to jest panie... takie, taka, jakby lekko, bo nie wolno zapominać o tej misji. Bo prawnik ma jednak jakąś misję. Tak jak każdy zawód ma misję. Dziennikarz, aktor, to też jest misja. Panie mecenasie, tak trzeba, y, y, bo zawsze się kojarzy, y, jak idziemy do, idziemy do adwokata, to tak samo jak do lekarza. Tak? Y, jak się idzie do spowiedzi, to można czasami pewne, pewne rzeczy przemilczeć, że się tak wyrażę. Tak, tak. Natomiast u lekarza nie. Ideal, taka sama sytuacja jest, jak przychodzimy po pomoc do adwokata, do prawnika, do radcy prawnego, bo przychodzimy ze swoim problemem, on musi wiedzieć wszystko, żeby nam pomóc. Prawda? I tutaj właśnie to jest to, co pan mecenas raczył wspomnieć, to jest właśnie kwestia tego zaufania. Y, który musi budzić y, prawnik. Stąd się również i bierze moc y, późniejsza y, z przekaz przekazania tych dobrych wiadomości, dobrej opinii na temat, na temat tego czy innego y, I słusznie Pan poruszył adwokata. ten temat, bo tego zaufania, bo słyszymy, że ta konkurencja wielka, która powstała na tym rynku, który absolutnie jestem za, z otwarciem rynku usług prawnych, y, y, powoduje to, że że poszukuje się czasem różnych dróg zdobywania pieniędzy. Ja gdzieś słyszę o tym, że potrafi się być nielojalny. Już nie mówię o faktach, że sprzedaje się klienta, bo to jest naganne najbardziej, ale dlatego też jest bardzo ważne, żeby jednak iść ze swoim problemem do osoby sprawdzonej, zaufanej i której wiemy, że. Że będzie nam i tylko nam służyć i naszej sprawie. Panie się tutaj Pan jeszcze również wspomniał, tak jak Pan powiedział, że tutaj przestrzegał i mówił do studentów prawa, z którymi Pan się spotyka również o tych pieniądzach, prawda, o, o zarabianiu tych dużych pieniędzy. Bardzo wiele spraw Pan robi pro publico bono. Tak zwane to są sprawy niepieniężne, gdzie nikt by się, tak jak, tak jak wspomniałem tutaj, ta słynna sprawa, jeżeli chodzi o dyskonty, kto by pomyślał, Przecież to jest armia prawników, potężna armia prawników, która y, analizuje prawo i y, falandyzuje je, jeżeli tak, można, tak. jeżeli tak można powiedzieć, działa na jego granicy. Y, I tutaj y, pańska kancelaria, pan, potrafił y, stanąć czwartą po stronie tych ludzi, mało tego, wygrać tą sprawę i na na wieki zmienić już ten dyskont, dyskont, już nie będę po raz enty wymieniał tak, tak. nazwy tego dyskontu, jego sposób działania i podejścia do ludzi. Bowiem, Jak długo ta sprawa się ciągnęła? Bo to nie była prosta rzecz. tak. Dzisiaj, z perspektywy już pogorszenia się sytuacji, w ogóle w różnych dziedzinach, również w kancelarii prawniczej, ludzie są czasem zabiegani, czasem. Biedniejsi, tak, tak. powiem. No, no wszyscy to odczuwamy. To nieraz sobie zastanawiam się, jak to było, bo, bo jeszcze rok, dwa mogliśmy w pełnym zakresie prowadzić, pro bono, duże procesy, yy, które absolutnie yy, nie związane były z jakimkolwiek, z jakimkolwiek tutaj ze strony tych, których reprezentowaliśmy, z natury biednych, skrzywdzonych, jakiego oczekiwania nie świadczy. I potem teraz się zastanawiam, nad tym Jak to było w 2005, 2006 roku, gdzie jedyną osobą w kancelarii, która mógł występować, to bym ja, gdzie y, osoby, już tu mecenas, dzisiaj Tychek i mógłbym wymieniać Sadłowska, Załęcka, to były nawet na aplikacje nie mogły się dostać, bo przez cztery lata zawsze starały się i zawsze był taki y, numerus clausus, że dzieci francuskie miały <stawały> jakby pierwszeństwo. I one. I one, bo nie ja, ja mogłem występować, ale ja dzięki pomocy tych młodych ludzi, zaangażowanych, mądrych, okazuje się, mogliśmy pokonać w kilka osób wielkiego Molona, który był reprezentowany przez, sam w sobie był wielki. No, tak Jeronimo Geronimo tak ja się nie boję tego słowa i wtedy się nie bano, już dzisiaj się, już to słowo jest, jest tak powiem... Pierwym reklamy tak i, i, tak i tutaj mało kto się odważy coś krytycznie powiedzieć poza Urzędem Ochrony Konkurencji. I, natomiast wtedy, które reprezentowane sam w sobie przez kancelarię, mało tego, zacnął i jednocześnie przez największą polską kancelarię, Sołtysiński Ślęzak, to jest wielkie... I jak nam się udało, to znaczy po pierwsze mieliśmy rację, no tak. to jest ważne, po drugie, yy, ci, bo to były bardzo trudne procesy czasem, nie, nie czas, czasem nie, nie mogliśmy do końca zwyciężyć. I wielu rzeczy e, dotyczyło, wielu, wielu wątków. Wielu wątków, pamiętajmy, że to był problem totalnego wyzysku. Przyszły wielkie sieci, traktowały nas jak pół, kraj półkolonialny. Myśmy sami głosili, że, że najważniejsze to jest tu, żeby pracę dać ludziom, za drzwiami stali kolejki kole, e, e, osób, które chętnie by poszły do, do pracy. I w związku z tym na trzy czwarte etatu, <grych> na trzy czwarte zatrudniano, to były pieniądze 600-700 tak. zł, pracowali półtora etatu, ewidencje fałszowane, BHP. Wózki ręczne, które kobiety, tony towarów wiozły, mobbing i, i, i ta sytuacja nas zdumiała i, no i zmobilizowała. I powiem, i dzisiaj to się dziwię, bo przecież samiśmy zmobilizowali, dzięki nawet mediom, bo, bo wówczas nawet media, które robiły te sprawy, to był TVN, o dziwo TVN, wówczas to za karę nie dostawał ogłoszeń. O, o, o tej sieci. I, czy I media, które o tym mówiły, o wyzysku XXI, wieku, nie dostawały właśnie jakichkolwiek świadczeń. No ale w każdym razie w trudnych sprawach okazało się, że zmieniliśmy sytuację i w biedronce nikt nie zarzuci tam, że godziny liczbowe nie są, BHP kupiono wózki, były to elektryczne, pamiętamy już dzisiaj w sieci, mówią, że mobbing, powstały zwłaszcza związki zawodowe, ośmielili się, także to jest w takich ciężkich procesach, których my wytaczaliśmy i nam wytaczano. Pamiętamy, w gazetach w całej Polsce ogłoszono, że je, je, pan Gollend, oddajmy, bo ja pełnomocnik jestem tylko, a nie klient, pan Gollend, a więc dostawca sieci i tutaj problem tak zwanych opłat połkowych, a w wyzysku przez wielkie sieci handlowe, wyzysku polskich dostawców, którzy zabierali pieniądze, i obara, już bano się użyć słowa łopacka, to są ludzie, którzy oszukują, bo przecież to nie jest prawda, co tam się dzieje. I w związku z tym potem procesy wytaczane. My im... Które a oni boją, oni państwo. Tak, ja sam miałem procesy, których starano się, no, na szczęście dobrze się zakończyło, ale wielki proces, który na nasze szczęście dotarł do Sądu Najwyższego, w którym po wywiadzie udzielonym na temat sytuacji wiodące systemowy wyzysk, mobbing, no te wszystkie rzeczy, zostało pozwany stowarzyszenie i, i teraz sąd zaczął badać w całej sieci i potwierdził. Jaki że jest są? łamanie prawa, że fałszywanie ewidencji mam, i wszystkie te rzeczy zostały potwierdzone, i nawet słowa, które powiedział pan Golend wtedy, jako dostawca został okradziony za milion, ponad milion złotych, to powiedziano, no, no to takie nieładne słowa, ale uzasadnione emocjonalną krzywdą, którejemu jemu wyrządzono przez to tak jak jemu, jak innym dostawcom sieci, którym potrącano. Tak, uzgadniano cenę, a ta cena potem zmniejszała się o 30-40%, bo na utrzymanie sklepów, opłaty półkowe, takie, za, za gazetki, za imieniny, rocznice funkcjonowania sieci. No w każdym razie, także te sieci były pierwszym naszym poligonem, gdzie uważaliśmy, że Krzywda, krzywda jest taka widoczna. Początkowo zaczęliśmy od dostawców, a potem się okazało, że, że to piekło, jest całe, to jest, całe piekło to jest tam, nie poza, bo dostawcy byli poza. I także także i zmieniło się i prawo pracy, zmienił się stosunek i Biedronka jako jedyna, że tak powiem, płaciła podatki. Nie duże, ale płaciła, bojąc się, bo wiedziała, że jest dług wobec Skarbu Państwa, I jak Sąd Najwyższy potwierdził, że wtedy... Na 125 milionów myśmy głosili, to były inne pieniądze. To oczywiście. Te, i, i jest winna i sąd mówi, prawdopodobnie tyle jest winna, ale mówi, a zapłacone z ust tym ludziom. To podatki tak. dochodowe, to był ten ogon, który biedronka niosła za sobą. 312, przepraszam, 300 postępowania karne. Chcieliśmy uderzyć wyżej. Okazało się, że akurat nie to był ten tak zwany pierwszy pis. Mhm, Ziobro, tak. który wszczął największe w historii śledztwo, przesłuchiwali wszystkich pracowników biedronki na temat wyzysku, no, odszedł i ukarano średni personel. a góra, Głowa została. Która nie podjęła decyzji o kupnie wódzka ani jednego elektrycznego całej sieci, a kręgosłupy, mięśnie kobiet do dzisiaj, te kobiety pracowały, odczuwają to Oczywiście. choroby. Także, panie Mecenasie, ważnie to. Co może, co może właśnie zrobić wygranie takiej potężnej sprawy, jak to może wpłynąć na cały szereg innych rzeczy i poprawić rzeczy, rzeczywistość, ukarać, przestrzec? No i wyciągnąć sprawiedliwość. Tak jak w tych innych również sprawach, które tutaj zahaczyłem, jak sprawa komorników, prawda? No coś niesamowitego, komornicy, którzy znają prawo, prawda? I no pracują, pracują tak, tak. dla prawa, tutaj zrobili, tak jak powiedziałem sobie z tego urzędu, no pewien proceder zarabianych pieniędzy. I, i to... na, krzywdzie, na krzywdzie ludzkiej. Hmm. Tutaj pan też dostrzeg, dostrzegł pewien hmm, ten, ten problem. Ja tutaj pozwolę sobie użyć takiego jednego stwierdzenia. Nawet hmm, jeden z redaktorów ukłuł taki termin obaryzm. Tak, tak. tak, tak. tak, tak, tak że tak. polega on na tym, aby zdefiniować proceder jako szersze zjawisko społeczne z przemyślanym systemem wyzysku ofiar. Tak, bo tak, no, wypisz wymaluj sytuacja w Biedronce, taka była. To był systemowy wyzysk, prawda? Tak, tak, tak. tak. E, jeżeli chodzi o komorników, taka sama sytuacja. Tak, jeżeli, tak. Chodzi, jeżeli chodzi o pomoc poszkodowanym, jeżeli chodzi o lichwę, dokładnie tak, tak, taka tak, sama tak, sytuacja. Tak, tak, Więc ja tutaj się z tym panem redaktorem e, zgadzam. E, co pan myśli o takim e, terminie, który jest, jest w przestrzeni publicznej, jak obaryzm? No, jeżeli takie coś istnieje, to ja bym jeszcze dodał. Jeżeli chcemy zwyciężać, po pierwsze, do, mu, musimy, musimy ruszać te zjawiska, które nas bolą, dostrzegają, i wszyscy czują y, jakąś y, niesprawiedliwości. Bezsilność, bezsilność. No właśnie, mówię. W Biedronce. Widziałem, jak media na pierwszy proces, jak przyjechaliśmy Łopackiej, cała sala, czyli nawet dziennikarze oczekiwali, że, że, coś, że, że nagle ktoś dostrzegł. Że my jesteśmy wyzyskiwani i nasze Systemowy siostry, problem. Systemowy problem. problem, a nie problem tak. tylko i wyłącznie Drugie, jednostki. to, co ja powiedziałem. Media. Bardzo ważna jest rola mediów, która, która pokazuje to. A dlaczego? Dlatego, że oddziaływuje o dziwo na sędziów. Myśmy w procesie biedronek, w mniejszym stopniu w procesie komorniczym, ale spotykaliśmy się, chociaż też tam, z tym, że sympatia niekoniecznie była po naszej stronie Rozumiem. po stronie sędziego. Pamiętam jak pytano te największe kancelarie, czy, czy termin będzie im pasował, pasował, żeby mogli przyjechać. Ja mówiłem, zaraz, to ja jestem jeden, to mi się nikt nie zapyta. A to, no panie, no, no dobrze, no, 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 to pasuje. Pan. No w każdym razie mógłbym różne opowiedzieć, jak to było, ważne się skończyło dobrze. Dobrze. Skończyło się dobrze. Jak to nasze potyczki z sądem o sprawiedliwość były. Natomiast i tutaj trzeba, media Oddziaływanie na sąd, yy, yy, brak straku przed sądem, bo to też jest ważne. Znaczy, jeśli masz rację. Jest opinia, yy, opinia publiczna. No i, i, i no musisz wierzyć w to i zrobić wszystko, bo przeważnie krzywdziciel jest mocniejszy. On jest uzbrojony, on jest bezwzględny, uzbrojony, bogaty. No, wszystko można powiedzieć. On ma wpływy. W małym mieście powiatowym, gdzie wszyscy na imieninach się spotykają, gdzieś tam się przenikają szwagry, <głos> wujkowie. <głos> <głos> Ciężko jest czasem walczyć i oczekiwać bezstronności, bezstronności tak do końca. Tak. No ale wtedy trzeba się nie bać. Tak? No, pan mecenas, pan mecenas I to właśnie... się tutaj składa na, na coś takiego. Na... Tak, i to trzeba mieć wielką, tak, trzeba mieć wielką odwagę, żeby yy, przeciwko takim, takim systemowemu złu Stanąć. To nie tylko kwestia jest, bo często, często ci ludzie, których pan reprezentuje i sprawy, których pan bierze udział i pan reprezentuje, no właśnie ocierają się, a czy nawet nie ocierają się, są takimi sprawami, że tak jak powiedziałem, jednostka. Przeciwko całemu, całemu systemowi. I de, tutaj pan poruszył mecenas również i rolę mediów. Tak, y, niesamowita rola mediów tutaj, y, ta sytuacja y, z tymi określe, określeniami y, kłamliwymi. Y, no, kto to wykreował? Media zagraniczne, prawda? Ale jeszcze bym wrócił do Na... roli mediów. Media, które jednak dalej także już dzisiaj obserwuję, są poddane również cenzurze. Cenzurze ekonomicznej. Ja pamiętam sprawę Biedronki, gdzie powstał piękny program o śmierci dziewczyny, matki samotnej, gdzie tętniak powodowany ciężko pracą wózkiem tonowym spowodował jej śmierć, że walczyliśmy. Program, który przygotowany i który nie wszedł do telewizji wówczas, uh -huh. dlatego, że za długo czekał dziennikarz na odpowiedź od drugiego przeciwnika. Strony, tak? I teraz ja obserwuję, że ta cenzura powoduje, że boimy się. Nawet film, który powstał o Biedronkach, o walce w Biedronki, to był film Dzień Kobiet. Uhum. I to było przedstawione łopacka, my gdzieś tam też, też znaleźli swoje miejsce. Jeżeli już zrobiono ten film, to nie zaproszono nikogo. Mano się powiedzieć o jakim to sklepie, mowa o jakiej sieci. No tak, bo to Roz... Także rozumiemy, Obawa dzisiaj była, te media też są pod ekonomiczną, środki ekonomiczne decydują, są dzisiaj cenzurą czasem. Ale to jest takie. Natomiast są uczciwe media i wierzę w to, że, 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 że to tak nie jest do końca. Tak, tak. I, tutaj, i tutaj i tutaj dochodzimy do tego, do tej roli mediów, również zagranicznych w spo... Może tutaj A. takim y, historyczno-ideowym, no, mało tego no, mówienie, mówienie o y, obozach koncentracyjnych w jakikolwiek sposób, y, y, że Polacy mieli czy Polska miała jakiekolwiek cokolwiek wspólnego, oprócz tego, że one były tylko i wyłącznie na terenie Polski, ale one polskie w żadnym wypadku nie były. E, tutaj też zderzamy się z taką narracją mediów, mediów zagranicznych, panie mecenasie. Mm -hmm, tak, tak, tak. E, Też i części opinii publicznej, mediów zagranicznych, gdzie, która no na pewno i są tacy, którzy popierają tamtą stronę. Prawda? Mm -hmm, mm -hmm. I teraz pan również, to jest kolejna rzecz, że pan staje pan staje tutaj w obronie pewnej e, już niewymiernej rzeczy, bo to jest rzecz niewymierna, prawda? to nie są pieniądze, to nie jest dom, to nie jest samochód. Dobrego, dobrego imienia Polaków i Rzeczpospolitej Polskiej. Powiem, że chodziło o te same przesłanki, które mówimy o słabych, których trzeba reprezentować, również i w tych sprawach. Bo jeżeli słyszeliśmy to łukanie w gazetach, że znowu nas w ramach tego antypolonizmu, znowu Treblinkę czy Auschwitz powiedziano polski obóz. Zagłady, a więc naziści nie mają narodowości, a, a obozy zakładali polskie. W związku z tym to są polscy naziści, zwłaszcza do młodego pokolenia, idzie to w świat i, i fałszywy obraz wywołuje, i nie było żadnej reakcji, bo były jakieś protesty, które ukazywały się gdzieś, bo ambasada zaprotestowała, ale to nic nie, nie, nie dawało i to rozwijało się niestety także w Niemczech. Także w Niemczech, to, to kraju, który powinien być szczególnie wrażliwy na, na, ten, tak, na ten temat. I, 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 I w takiej sytuacji doszliśmy do wniosku, jeśli tak, no to, to zaraz to no nie ma reakcji. I zwrócił się do nas pan y, ze Świnoujścia, którego dziadek zginął w obozie i który, y, który mówi pomóżcie mi, bo ja zacząłem walkę y, z Die Welt. Axel Springer, no, z wydawnicy tak. Axel Springer. I pozwałem, no fakt, no przecież to jest Axel Springer. No i oczywiście przegrał to, mówiono, jaki? Fakt to jest fakt. Axel Springer i divert Welt to jest die Welt. Tak jest. No i pomóżcie, zastanawialiśmy się. No, natchnął nas, mówimy, spróbujemy. Chodziliśmy po świecie naukowym, profesorów. Czy, 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 czy to, że ktoś nazwie polski obóz, a nie wymieni człowieka, który był w obozie, może się czuć dotknięty, ale nie ma indywidualizacji, czy to pozwoli nam bronić tej osoby przed tym określeniem? Czy on jest legitymowany w ogóle walczyć za, za grupę, za wszystkich? Bo nikt nie, nie, nie podjął się tego. Największe kancelarie przecież. Wówczas my byliśmy mali, dzisiaj jesteśmy może średni, no w każdym razie. No i stąd zaczęliśmy. I okazało się, że, że i znowu, jeżeli to czujemy... Ale ta sprawa została jeżeli, wygrana, panie Tak, Tak, panie mamy pięć procesów, tylko powiem tak, jeżeli już. I od razu ja oddaję tutaj sławę, że tak powiem szacunek współpracownikom młodym, zwłaszcza panu Szymonowi Topie, mojemu zastępcy. Bo to są młodzi ludzie, którzy przeniknięci są wolowalki i słuszności, rozumiesz, te, tej walki. Tak jest. I, 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 i okazało się, że, że możemy z Die Welt wygrać, yy, oczywiście. Sąd w końcu doszedł do wniosku, że powtarza, że obraża to, że nie trzeba indywidualizacji w tej sprawie, w sprawie innej przeciwko Focus Online. Potem był w sprawie tendery przeciwko CD, bo wybieraliśmy ZDF, różne, tak ZDF, różne y, wybieraliśmy media, bo możemy tylko wybierać, zwłaszcza, że to za własne pieniądze było tak. Czy one Ja płaciłem, no już nie mówię swoim pracownikom, ale, ale tłumaczenia, różne, no w każdym razie to jest, To nie mogliśmy. No dobra, weźmiemy koło z telewizji, Weźmiemy największe medium opiniotwórcze Die Welt, Axel Springer, wybierzemy Focus Online, też internetowy portal, teraz y, bawarskie media, radio, no i tak, i tak to szło. I, I początkowo było tak, potwierdzamy, no tak, y, może to obrażać, naruszać godność, że jednak może każdy, kto, kto jest dotknięty, kto, a zwłaszcza więzień, chociaż w Die Welt powiedziano, każdy Polak, który Potwierdzi swoją więź z. To, swoją tożsamość, tożsamość. narodową, zainteresowanie tą sferą patriotyczną. No, to w każdym razie tam wszędzie w innych procesach mówiono, no jednak więzień, <laughs> jednak więzień yy, 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 obozu koncentracyjnego ma prawo wytoczyć, ma prawo żądać przeprosin. Początkowe te procesy były tak, wszystko ci potwierdzamy, ale, ale przecież was przeproszono. No przeproszono. I mówią, a my chcemy przeprosić w tym samym miejscu, tak żeby dotarło do, to, tej, do, samej, do, se... przy, przynajmniej do tej samej grupy, grupy która usłyszała tak. to. No to było, że przeproszono, umarzamy, tak. macie rację, tylko i ZDF czy CDF, jakby tak. tam się udało nam już w drugiej instancji jednak zobowiązać, sąd zobowiązał, Y, Tęże te, te, telewizję, by przez 30 dni w, w głównym miejscu, że tak powiem, swego y, swej y, internetowej y, ramówki, tego, tego, to... ramówki tej, tej, gdzie każdy ma dostęp, kto, kto szuka, ma zostać umieszczone przeprosiny. Potwierdzenie, jakże to jest szkodliwe, jakże to szkody, że to nie jest terytorialne, że mówię, bo w Polsce leżą. A już akurat nie był w trzeciej rzeszy wtedy. No, ale w Polsce. No i, w każdy... no i potem się zaczął drugi etap. Bo tu wygrywamy, przyznają nam rację, ale jak wykonać ten wyrok w Niemczech? No tak, tak. No i teraz mamy przyjaciół, adwokatów y, po, polskich w Niemczech. Y, pan y, du, Piotr, no jeszcze innych i tam. Prób... Wygrywamy przykładowo w pierwszym, w Moguncji potwierdzają. W Koblencji to w ogóle się rozpływają nad tym, że to jest tak straszne określenie, które młode pokolenia czytelników niemieckich może błędnie wprowadzić w przeświadczenie. I docieramy do Sądu Najwyższego, czyli Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Tam już nie możemy występować. Tak jak list pana Tendery do sądu, książkę żeśmy wysyłali, walczyliśmy po prostu różnymi środkami. To musieliśmy wynająć, bo to za własne pieniądze jest tylko 32 kancelarie, <gryny> które są uprawnione do występowania w Sądzie Najwyższym w Federalnym Trybunale w Karlsruhe. I tam nagle powiedział sąd, zaraz, że wolność jednak mediów, wyrażanie opinii, no i takie powiedział opinię, no to błędną, ale miał prawo. Ale z, miał prawo licze, powiedzieć. niż godność. Mało tego, zapomniał o całym prawie europejskim, bo zaczął analizować wyrok. To tak jakby wyrok do wykonania w Polsce był analizowany, przecież on jest słuszny. słuszny. I powiedział, no za surowy, mówiono. No przecież przeprosili, taki nie powinno być. Takim. Czyli wkroczyli bezczelnie, łamiąc wszystko. Zasadę wykonywania bezwarunkowych wyroków. No i... I uznali, że niestety nie będzie on wykonany. No i jesteśmy teraz na etapie wojny do Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego. Umarł pan tenderę nie można już było. Potomków teraz, pana Tendery, Jest, występujemy do Strasburga, bo Strasburg przyznawał różnego rodzaju, akurat nie w sprawie takiego Żyda, który był w obozie i którego i, i którego uznano, że... Gazeta napisała, media, gazeta napisała że, że w zasadzie tam złodzieje i bandyci siedzieli w tym, uh -huh. w tym obozie. No on się poczuł obrażony, a, a przecież o nim nie piszą, tylko o złodziejach i bandytach. No, to, no i w końcu wygrał w Strasburgu i my pokazujemy ten wyrok, no, no, i, no i toczy się bój. Komisja Europejska jakoś, Wera Jurowa nam odpowiedziała. Że ona nie widzi siły, żeby na niemiecki wymiar sprawiedliwości wpływać, bo chcemy, jest artykuł 359 traktat. To w jakim, w jakim momencie, panie Mecenasie, teraz jesteśmy? Ten, ten proces Powiem tak, jest. Y, Te procesy na gruncie polskim były wyczerpane. wyczerpane. Nagle się pojawił problem y, jeszcze walki o wykonanie wyroku y, pana Tendery. To znaczy, my chcemy, żeby jednak zmusić Komisję Europejską, żeby, ponieważ ten wyrok rażąco narusza przepisy twardego, pierwotnego prawa europejskiego, żeby on został y, przed Trybunałem Sprawiedliwości CUE poddany tak krytyce i tutaj Wera Jurowa komisja nie chce. My naciskamy na rząd, że rząd powinien wystąpić. Minister Ziobro poparł nas, <toddany> zwrócił się do ministra Szymańskiego i czekamy. Pod CUE. Pod co gorsza, powiem tak, nasz cały wysiłek dzisiaj jest mocno zagrożony. Dlaczego? Czy dziś to nie utknie, panie mecenasie? Właśnie, czy teraz, jest... ja właśnie. powiem, jesteśmy w bardzo ważnym y, momencie. Otóż okazało się, że od 2009 roku nikt nie kwestionował, że to polskie sądy mają sądzić w sprawach polskich obozów, Polaków, byłych więźniów, tak? Za, za tym. I nagle pojawia się pytanie prejudycjalne y, sądu apelacyjnego, w Warszawie, tam w składzie, wymieniam nazwisko w mediach, wymieniamy, no bo to są odważni ludzie, którzy cały, nikt nie kwestionował, jeszcze podkreślam, w Niemczech właśnie polskiego sądu i zadają tu słowe pytanie do Trybunału. I Trybunał, Rzecznik Generalny, który zawsze jest wykonywany, to poparł nas. Oczywiście, przepisy prawa europejskiego, rozumiem, wyraźnie mówią, że miejsce, gdzie ja gdzie dotarła do mnie ta wiadomość, a więc przeczytałem, usłyszałem. To jest, jest... miejsce, to jest właściwy sąd. Tak? Poparł nas. A trybunał mówi: nie, mamy jechać. Pan Zaleski, przewodniczący związku, był więzień Auschwitz, którą zabolały jako przewodniczącego związku, były więźniów słowa obóz polski, obóz Treblinka ma jechać do Monachium. No i jest to trochę niezłe. Yy, bardzo nie yy, Ma 98 lat. Rozumiemy. Myśmy jeszcze znaleźli lukę, ponieważ oni się zajęli. Tam był w składzie polski sędzia i prawdopodobnie on przewodniczył temu. I teraz tak, zamknęło to nam drogę. Wiemy, kto, kto jest yy, w składzie. Tak? Zamknęło nam to drogę, ale to nie tylko nam, tylko w wszystkich procesach. Nasze matki, nasi ojcowie, nasi tak, przyjaciele, tak, które prowadzą, jest... gdzie także te, ta, ta że telewizja została zobowiązana. Nagle będą mówić, proszę do Berlina jechać. No tak, tak. Ta, to, 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 to cała sytuacja. Że Wy że, to... nie mieli prawa w Polsce rozpatrywać. Rozumiem, jesteśmy w trudnym momencie, ro... I, i... ale znaleźliśmy jeszcze inną podstawę, i zwróciliśmy się do y, kasacji od tego wyroku, mhm. który sądu apelacyjnego, jak rzekł, czy Roma, k causa finita, koniec. A mówię, nie koniec, przecież to tylko w tej sprawie, a my znajdujemy inną podstawę, która obowiązywała, tak zwana no, mozaiki teoria. I zrobiliśmy kasację. Znamy doświadczenia Sądu Najwyższego, gdzie chcieliśmy uzupełnić wyrok Diewelt, bo myśmy żądali tam, nasz klient żądał milionowego za te uczynienia, Roz, rozumiemy. Tak. Dostałby, nie dostał, ale powinien dostać odpowiedź, dlaczego. No i zrobiliśmy kasację, sąd uciekł. Nie rozpatrzył nam tej sprawy, nie przyjął kasacji. Teraz poprosiliśmy rzecznika. Mamy kontakt z rzecznikiem, żeby rzecznik wyraził amicus curiae, przyjaciel sądu. Żeby przyjęli do rozpatrzenia to nasze sprawę, bo do Sądu kasacja może musi być przyjęta. Prosimy ministra Ziobra, żeby też się zwrócił do Sądu że chce wyrazić swój pogląd, bo to musi w tej kolejności. No i jeżeli to trafi, to być może Wyrok CUE akurat będzie obalony. Czyli walka... Track. To są bardzo skomplikowane sprawy. Ja przepraszam, sprawy. bo to może nie nie, nie, prawnicze... to są, nie, To są bardzo skomplikowane, ale to dobrze, że pan, panie mecenasie, tutaj yy, dla nas, dla widzów yy, stara się to w jakiś sposób objaśnić. Tak, bo że to, to jest są, trudne. To, to są to bardzo, to bardzo, to trudne, bardzo trudne sprawy, tak. yy, toczące się lat, 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 latami, ale one mają, ono, one mają wpływ bardzo mocno na yy, świadomość, no nie tylko naszego społeczeństwa, ale całej Europy, można rzeczyć na świecie, prawda? No tak. Bo jeżeli, jakieś kłamstwo, jest, jeżeli tak. jakieś kłamstwo pójdzie w i będzie powielane. Y, tysiąc razy, to stanie się, stanie się prawdą. Prawda dla młodego pokolenia, y, które wie, że Holokaust, że Żydzi, że wielki, wielka tragedia, tak? Ale o 6 milionach Polaków, o 13 y, inwalidach, o inteligencji w jednej trzeciej wyrżniętej rozumiem, w drugiej pojedyncej. O, o tym się, o tym się y, nie mówi albo i wcale się nie mówi, bo mm -hmm. komuś, komuś tak jest na rękę. Tak samo jak się mówi o Hitlerowcach, prawa, mówi się o Stalinowcach, <laughs> tak, tak, co, jest, co jest bardzo śmieszną <laughs> tak. sytuacją, bo to byli Rosjanie, to byli mm -hmm. Niemcy. Ja przepraszam, że tak przedłużyłem te. Nie, ale nie, bo to są emocje jednak. Ale panie wszystko. mecenasie, właśnie o to chodzi, że rzadko jest taka możliwość, żeby usłyszeć wyczerpującą odpowiedź jakiegokolwiek prawnika i człowieka, który się na tym zna, jak to wszystko wygląda, jak tak jak pan te procesy są skomplikowane i w jaki sposób, jak jest ciężko dojść do, do, do prawdy, bo pewne sytuacje są relatywizowane przez drugą stronę, albo tak. to jest. Nie, takie zabarwienia y, tworzą po prostu kłamstwo historyczne. Tak, tak, bo to jest kłamstwo historyczne. To jest, to jest, to jest, to jest kłamstwo właśnie odpowiedzialność prawna za kłamstwo historyczne. Y, panie mecenasie, y, tak Pana zapytałem, a skąd się bierze u Pana taka aktywność na polu budowania relacji polsko-węgierskich? -polsko <laughs> y Będę szczery, no, jest bardzo proszę, no Polak, życiety. Węgier, dwa bratańki No to chociażby to, ale to pominę. To, Nasze to, sympatie do Węgrów, przysługę. Węgrów tak, do nas tak. jest powszechnie e znane. Otóż y my y obsługujemy, obsługujemy prawnie y Instytut Polsko-Węgierski imieniem Felczaka. Na czele Instytutu Węg y stoi profesor Szymanowski którego, gdy był w MEZEĘ i był przez miesiąc, za poprzedniej ekipy, nawet dyrektorem Departamentu Polityki Historycznej. Miesiąc. Potem pojawiły się publikacje, które miały osobiste sprawy wyciągnąć, które miały spowodować, że, że jego nie będzie, nie będzie Departamentu Polityki Historycznej. A mieli program cały. Myśmy walczyli o niego w gazetach, które, każda gazeta, która zamieściła tego rodzaju publikacje, wywołano przez kogoś. Który chciał jakieś powiązanie, żony, która akurat sytuacja żonę Czeszkę, która... I, I myśmy walczyli, wygraliśmy Superekspresem, na przykład, winnymi, no i, i, i stąd, gdy, gdy nagle pojawił się on, a on jest hungarystą. On jest hungarystą, że ona jest czeszka, on jest hungarysta. Dzieci w, w polskiej w ogromnie patriotycznej atmosferze chowani, nas poprosił, żeby pomóc, a my mieliśmy okazję powiedzieć o Olsztynie I, i pokazać Olsztyn, ten, przepraszam, w tamtych latach, rozumiemy, 56 roku tak nieco zapyziały Olsztyn. tamtych uczelni się tak coś rodziło, który jako naj, który wykazał największe poparcie. Odwagę w poparciu dla Węgrów. Dla Węgrów. Walczy... Październikowe y, demonstracje olsztyńskie. I zrobiliśmy pierwszy program, który nam y, Instytut, że tak powiem, sfinansował, gdzie żeśmy przybliżyli Polakom dalej, światu, sobie przybliżyliśmy prawdę o tamtych wydarzeniach, o tym, że łączy nas braterstwo krwi, że oto krew żeśmy dawali dla Węgrów, jak, jakże masowo skalę w Olsztynie w całej Polsce. A tu była największa demonstracja. Poparcia Olsztyn. I stąd sympatia i osobista, i, i jednocześnie miłość do Olsztyna, i, i sympatia do, do instytutu w osobie. Panie, panie mecenasie, bardzo Panu dziękuję, że pan, przyjął, że pan przyjął zaproszenie. Bardzo Panu dziękuję, że Pan przybliżył, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają te procesy takie najważniejsze, bo wszyscy mogą pomyśleć, a E, idę do sądu, tu jest pozew, tak się to wszystko załatwia i to są bardzo proste sprawy. Nie, to nie są proste sprawy. Tak jak żeśmy mówili, mają oddziaływanie potem już na e, naszą przyszłość, na teraźniejszość i przyszłość. Tak? Zmieniając, zmieniając złą przeszłość. E, dziękuję, że Pan znalazł czas. Dziękuję, że Pan znalazł czas, żeby porozmawiać ze mną i e, z naszymi widzami. E, szanowni Państwo, e, gościem moim i Państwa w rozmowach z kulturą był e, Pan mecenas. E, Lech Obara. Moje uszanowanie, dziękuję bardzo Pani Mecynaś. To ja dziękuję, że miałem okazję chociaż cząstkę naszej tej działalności, którą robiliśmy przekazać. Tym bardziej, bo jest, to że to można jest historia. Dużo. Historia, to już jest tak, tak. a jest to także kultura. Tak, tak, tak jest. to jest kultura, no bo to... To się ze sobą wszystko łączy, nie, roze, wszystko nie wszystko łączy. łączy tak. Dziękujemy bardzo. No. Dziękuję bardzo.